Witajcie, kanał prowadzi mnie Jezus Robert z Kasa i Agnieszka Stanisławska. Cześć, Witam, witam serdecznie, witam Cię Robercie, witam wszystkich widzów kanału, całą społeczność internetową. Z Twoim mężem ostatnio dwa programy nagrałem i oglądają nasi widzowie. Widzę, że cieszą się, że subskrybują Wasz kanał, tam robicie live'y, Krzyś robi live'y. No a teraz powiedz Ty, tak. Jak Ty w ogóle, czy Ty w ogóle wierzyłaś, zanim poznałaś Krzysia, czy później się nawróciłaś, jak to było? Powiedz, czy Ty go nawracałaś? Bo ja tak nie pamiętam z tych szczegółów. Krzyś jest moim pierwszym kierownikiem duchowym, jak do tej pory jedynym, oczywiście nie licząc najwyższego Pana Boga, ale nawróciłam się przez Krzysia. Tak, to on w momencie krytycznym, w momencie, kiedy odczuwałam i cierpiałam wskutek niewłaściwych decyzji, na skutek niepytania Pana Boga o nic, tak naprawdę ja wpadłam w pułapkę takiego przekonania, że jestem osobą wierzącą. Tam sobie raz na jakiś czas do kościoła poszłam podpisać listę obecności, ale to no właśnie Pana Boga zostawiałam w kościele i wiedziałam, że On jest, ale raczej miałam obraz Boga takiego, że jak się nie pomodlisz, to oberwiesz. I kiedy doświadczyłam skutków moich decyzji życiowych, które były raczej podejmowane albo żeby komuś zrobić na złość, albo żeby sobie zrobić na złość, albo żeby dowartościować się, albo zagłuszyć ciszę, albo dobrze zarobić. No tutaj te intencje były najróżniejsze, ale w żadnej z tych intencji nie było: Jezu, co Ty o tym myślisz? Natomiast później było: Jezu, ratuj. Ale to było raczej takie na zasadzie: jest mi źle, odmówię Ojcze Nasz, no bo przecież trzeba odhaczyć, odfajkować wieczorną modlitwę. Później już tego było coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Na razie taki, mówię, skrócik, odpowiadając Ci na pytanie. I to ten skrócik doprowadził mnie do ślepej uliczki. Właściwie tych uliczek ślepych było dużo. Były same ślepe uliczki w moim życiu. Już w tym momencie już wszędzie był zakaz wjazdu. Ja już nie miałam się gdzie poruszyć. Jedyne miejsce to było łupnąć w ścianę i się pod tą ścianą położyć. I taki właśnie był ten moment bezsilności, bezradności, wszechogarniającej pustki, przekonania, że wszystko straciłam, że przegrałam, że mam 33 lata i właściwie jestem totalnie w martwym punkcie, że jestem obciążona tyloma rzeczami, że nie mam pojęcia, jak z tego wyjść. I w tym momencie, siedząc właśnie na podłodze, w stanie nędzy całkowitej, z paczką chusteczek, dzwoni przyjaciel, znaczy przyjaciel. My z Krzysiem się poznaliśmy 15 lat temu na studiach. Przez 5 lat się mijaliśmy na korytarzu, ale dopiero na 5 roku, kiedy weszłam do laboratorium, żeby pisać pracę magisterską, w laboratorium siedział Krzyś. Już nie miał wyjścia, musiał mu się przedstawić. Zaczęliśmy się spotykać, ale Krzyś, mówiąc krótko, dał mi kosza wtedy. Wrócił jakby w inne przestrzenie swojego życia, a u mnie się pojawił inny mężczyzna. No i jak to się mówi, życie za nogi chwyciłam. Przecież ja już jestem dorosła, trzeba już wyjść za mąż. I tak się zaczął proces mojej destrukcji powolnej. Diabeł mnie załatwił w białych rękawiczkach, wymawiając mi, że jestem osobą wierzącą. I w tym momencie, kiedy siedzę na podłodze, Krzyś dzwoni. Krzysiu mi zaczyna mówić o Bogu, ale w sposób, którego ja nie słyszałam do tej pory. I ja mówię: dlaczego Ty mi to mówisz? A on mówi: bo ja tego doświadczyłem, że Bóg jest miłością, że On Cię kocha, że jest blisko. Ale mówił to w taki sposób, że ja dosłownie czułam, jak w moim sercu
przestawia się zwrotnica. Zwrotnice są najczęściej ciężkie, metalowe i trzeba niezłego haka, czy jak to tam się nazywa, łomu, żeby tą zwrotnicę przestawić, prawda? Kiedyś jak jeździły tramwaje, to właśnie takie zwrotnice były ręcznie przestawiane. Teraz wszystko już idzie, prawda, elektronicznie. Ale to było widać, jak ktoś wychodzi i się z tą zwrotnicą po prostu męczy. I ja czułam, jak ktoś mi w tym sercu przez słowa Krzysia przestawia właśnie tym ciężkim łomem tą zwrotnicę, bo ja już jechałam w ciemność. To była jazda przed siebie, bez hamulców, a przede mną już była tylko ściana i tylko trzeba było poczekać, aż ja się po prostu tą ścianę rozwalę. I mam wrażenie, że tuż przed tą ścianą właśnie padają te słowa, które tą zwrotnicę w ostatnim momencie przestawiają. I ja pierwszy raz od wielu, wielu lat widzę światło, takie malutkie, nie chcę powiedzieć w tunelu, bo to jest tanie, ale w moim sercu nagle zapala się taki ogarek, nie, światła. To światło to była nadzieja. Pierwsze, co Bóg dokonał we mnie, to dał mi nadzieję, że moje życie nie jest stracone, że istnieje inna droga niż ta, którą idę. I tak się zaczęło. I Krzysiu ale to zaczął. Rozumiem, że ta poprzednia droga była jakąś drogą trochę grzechu, trochę fałszu, pychy, tak? Poprzednia? Nie powiedziałaś, z jakiej drogi cię zawracał. O, Pan Jezus. Chociaż tak ogólnie, no. Tak, ogólnie. No więc nie, jakby wszystko się zaczęło, kiedy byłam dzieckiem. Kiedy doświadczałam ogromnych upokorzeń ze strony rówieśników. Byłam kompletnie niezrozumiana. Przyszywano mi różne ksywki, różne łatki. Najdelikatniejsza z nich to dziwak. I ja z tą łateczką szłam przez życie, będąc przekonaną, że no właśnie jestem takim dziwaczkiem, niepasującym do reszty. Totalny brak akceptacji. Akceptację dawali mi rodzice. W domu się czułam bezpiecznie, z dorosłymi się czułam bezpiecznie, natomiast środowisko rówieśnicze było dla mnie totalnie obcym terenem, gdzie obserwowałam, kogo lubią i zakładałam kolejną maskę, bo mówię, jak Zosię lubią, prawda? Tutaj oczywiście mówię oględnie, że nie chodziło o Zosię, tylko jakąś tam dziewczynę. Nazwijmy ją roboczo Zosia. Jak Zosię lubią, bo się tak zachowuje, no to ja to samo będę robić. I zaczęłam zakładać maski, jedną za drugą, jedną za drugą. To się w ogóle nie sprawdzało. No i w takiej przestrzeni weszłam w szkołę średnią. I tam nastąpiło coś takiego, że podeszła do mnie dziewczyna. Cześć, jestem, załóżmy roboczo, Ania. I ja mówię, wow, ktoś do mnie podszedł, nie? Nie jestem trendowata. I zaczęliśmy rozmawiać, mówię, jejku, ona ze mną rozmawia. Dla mnie to był taki szok, nie? Bo ja całą podstawówkę to dosłownie jak trendowata. Wszyscy się ze mnie śmiali. Przyczyny były, no każdy sobie mógł wymyślać przyczyny. Byłam wysoka, chuda, już to są przyczyny, żeby człowieka oczerniać. Byłam córką nauczycielki, no to już w ogóle, kujon i tego typu sprawy. No i ta dziewczyna, zaczęłam się z nią przyjaźnić, bo ona okazała mi jakieś tam zainteresowanie, coraz bardziej. Weszłam w to bez reszty. I moi rodzice mówili, Agnisia, to nie jest relacja dla ciebie, ona ciągnie cię nie w te klimaty, co trzeba. Ale gdzie tam, to przecież to przyjaciółka, nie? Coś, czego nie miałam, że ja chwyciłam po prostu kogoś za nogi, nie? Ktoś mnie lubi. To w ogóle szok, szał. No i jak to się mówi, ślepo za nią na dyskotekę techno, ślepo za nią buteleczkę, ślepo za nią w zmianę szkoły, bo tamta jest za dobra, ślepo za nią w towarzystwo, bo totalna ślepota. I w tej sytuacji doświadczyłam, znaczy dzisiaj to wiem, co to jest, że to było doświadczenie opatrzności Bożej,
Wtedy jakby tego nie odczytywałam w ten sposób, bo miałam lat 18 czy jakoś 19. Regularne dyskoteki, regularne imprezy, regularne stwierdzanie, że rodzice nie mają nic do gadania. I ta dziewczyna prowadzi mnie do łazienki, pokazuje biały proszek. Wiadomo, wszyscy wiemy, o co chodzi. A miałam taki lęk przed narkotykami. Alkoholu się nie bałam, ale narkotyków to się tak bałam. Narkotyków i kontaktów z mężczyznami. W sensie tu byłam tak wychowana, żeby tu ostrożnie być, nie? I ona o tym wiedziała. I często mi mówiła, to co nam najbardziej przeszkadza w towarzystwie, to twoja czystość. Mówi, ale my sobie z tym poradzimy. Dziś wiem, że byłam w środowisku bardzo no, niebożym, prawda? Nie mam nic do tych ludzi, ale no, nie działali z Ducha Bożego. I jak ja zobaczyłam ten proszek, się tak przeraziłam i to był palec Boży. Bóg dał mi lęk przed narkotykami. I wyobraź sobie, Robuś, że ja w nocy, to była trzecia gdzieś tak nad ranem, uciekłam z tej dyskoteki, tak jak stałam. I szłam na piechotę przez pół miasta do domu. Nie trzeźwa. I to, że mi się nic nie stało, nikt mnie w żaden sposób nie skrzywdził, dla mnie to były takie pierwsze nożyczki Pana Boga w moim życiu, który po prostu zainterweniował jednoznacznie, po prostu wziął i mnie stamtąd wyprowadził. I niesamowite jest to, co się później wydarzyło, bo ja się czułam niczyja. Ja mówię, no dobra, myślałam, że mam przyjaciół. Okazało się, że im chodzi tylko o jedno. Im chodzi tylko o to, żeby mieli kompana do narkotyków. I kogoś, kim mogą manipulować. Że to w ogóle nie chodzi o relację żadną. I mówię, jestem sama, nie? Co ja mam ze sobą zrobić? I coś mnie pcha, ale dosłownie by, wiesz, za ubranie ciągnęło mnie do sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa. To jest nasz kościół, z którym jesteśmy związani. Przy okazji pozdrawiam wszystkich księży i osoby związane z tym sanktuarium. No i wtedy jakoś tak nie myślałam w ten sposób, nie? Ale czułam tak wielką potrzebę. No i poszłam do tego kościoła, nie wiedząc po co idę. Mszę świętą miał ksiądz egzorcysta. I mówi, że są miejsca wolne na zimowisko. Jak ktoś ma ochotę, to on serdecznie zaprasza. I mówię, przecież to jest zaproszenie dla mnie. Ja nie miałam nic wspólnego z tym środowiskiem kościelnym, akademickim, ale wiedziałam, że to jest dla mnie. Poszłam do zakrystii, zapisałam się. Także z dyskoteki techno na wyjazd na narty z księdzem egzorcystą. To tak jakby czarne i białe. Ksiądz dużo ze mną rozmawiał, widział, no wiadomo, nie? Miał no poznanie. Dwa razy białe, z białego proszku w biały puch. No w sumie a taki tytuł filmu zrobimy, z białego proszku, no dobra, mów. No. Tylko, że ja tego białego proszku nie brałam, nie? Nie, ale i no to dzięki żart, Bogu, no, Pan mnie przy tym uchronił. Ale wtedy Pan mnie przytulił właśnie do środowiska akademickiego przy kościele. Tam znalazłam takich ludzi, którzy inaczej już na mnie patrzyli. I to był taki całkiem niezły okres w moim życiu, takiego przytulenia. No ale później właśnie trochę w domu z tatą się nie dogadywałam. No wiadomo, człowiek miał tam 20, 22, 23, już chciał się jakby wyrwać z tych... Już to jest taki wiek, jeszcze jest najmądrzejszy, już wszystko wie, już jest dorosły. Tak. Tak, już tak, nikt tak, mu nie będzie tak. tłumaczył, ja wiem. No. Tak, jest jajo mądrzejsze od kury. I co tutaj mi, prawda, tata będzie mówił. No i poszłam w dym za tym moim pierwszym mężem. Jak to się mówi, wyszłam z hukiem z domu, trzaskając prawie, że drzwiami. Na zasadzie ja jestem teraz dorosła i no, ja teraz będę żyć. To były 4 lata wzajemnego ranienia się. Wzajemnego, bo ja tutaj nie mówię, że jestem niewinna, niewiniątko w żadnym wypadku. 4 lata ranienia się.
I po 4 latach też antyklerykalizmu bardzo szerokiego w małżeństwie, bo mój mąż raczej przynosił do domu gazety antyklerykalne, raczej go ciągnęło w kierunku jakimś takim zborowym, w jakimś kierunku antykatolickim zdecydowanie, anty w ogóle jakimśkolwiek regułom, raczej wolność w takich przestrzeniach poruszała mi się przez te 4 lata. Taka fałszywa wolność, bym powiedział. Tak, 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 tak. Że po co nam, po co sakramenty, po co to wszystko. Jak szłam do kościoła, to no, szłam sama, nie? Bo gdzieś czułam tą potrzebę, że no właśnie, żeby pójść na Eucharystię. No rzadko to było, ale gdzieś Duch Boży we mnie po prostu kłuł mnie, prawda? No i te 4 lata to były takie dużej samotności, bo pomimo, że byłam w związku małżeńskim, to oboje tak naprawdę byliśmy tutaj mocno samotni i nawet nie zauważyłam, jak brałam sobie kolejną pracę. I kolejną, i kolejną. Później podyplomówka, później... Ja już się pogubiłam w tym, ile tego miałam. I nawet nie zauważyłam momentu, w którym wpadłam w pracoholizm. Nie zauważyłam momentu, że nikt mnie w pracy nie szanuje, że pozwalam sobie na ten brak szacunku. Tak naprawdę jest mi to obojętne, jak mnie traktują. Znaczy, boli mnie to, ale nic nie mogę z tym zrobić. Nie potrafię jakby się z tego wyzwolić. Największym wrogiem stała się cisza. Największym przeciwnikiem stało się moje wnętrze. Największym lękiem była cisza, była noc, było bycie samej ze sobą. No więc zagłuszałam to wszystkim, co się dało, zakupami, pieniędzmi, dobrym statusem materialnym, dobrym ubraniem, prawda, no żeby pokazać, że ja tu jestem, prawda. Poczekaj, mam, ale jeszcze nic nie mówisz o dzieciach. Małżeństwo i nie ma dzieci, nie ma pragnienia nie dzieci, ma. Tak? Nie ma, wręcz przeciwnie, jest paniczny lęk. Jak widziałam rodziców z dziećmi, to mówię, jak to jest możliwe, żeby no tak, żeby z dzieckiem żyć, no bo przecież to trzeba oddać całego siebie, trzeba, jest jakieś niewyspanie, poranne wstawanie. Mówię, to w ogóle nie dla mnie. Jak widziałam kobietę z dzieckiem, dzieci mnie przerażały. W szkole nie, no bo to były starsze, ale takie niemowlaczki, takie malutkie, to stroniłam od nich i nie to, że się bałam samego dziecka, ale wiedziałam, że to jest jakby nie dla mnie. Ten był taki duży lęk, dystans. No i nie było mowy o tym, żeby w ogóle mieć w małżeństwie dziecko. Zresztą nam się nie układało, więc nawet się jakieś takie sprawy bliskości, to ja byłam zamknięta całkowicie. Nie to, że mnie odrzucało, co no, był duży lęk, nie? Duży lęk, duży dystans przed tym, żeby zostać zranioną, skrzywdzoną. No i ja tak nie zauważałam właśnie tego, co się ze mną dzieje. I po 4 latach takiej walki góra-dół, to nasze życie wyglądało jak wykres EKG. Wzloty, upadki, nie było w ogóle żadnej stabilności, żadnej stałości. Po 4 latach się rozwodzimy. No i tu jest taka niesamowita sytuacja, bo ja z podkulonym ogonem wracam do rodzinnego domu, do taty. I nie słyszę ani jednego słowa jakiegoś wyrzucenia mi złej decyzji. Wręcz przeciwnie, rodzice mnie przyjmują z otwartymi ramionami, nie wypominają mi niczego, widzą, w jakim jestem stanie. Szybko remontuję sobie pokój, żeby, no, żeby, jak to się mówi, wylizać rany w domu rodzinnym.
I dopiero wtedy zaczynam widzieć, że coś zaczyna się robić ze mną nie tak, bo zaczynam cierpieć na coraz większą bezsenność. Ta bezsenność już się wcześniej zaczęła, właściwie od czasu tej dziewczyny, tej pseudoprzyjaciółki. Tak jak właśnie mówiłam, z tym towarzystwem całkowicie zerwałam wtedy kontakt. I zaczęły się wtedy takie symptomy jakiejś bezsenności, ale teraz po tym rozwodzie to wszystko stało się takie nabrzmiałe. Oczywiście uzależnienie od telewizji, od chaosu. Ciągle musiało coś grać, nie? Coś musiało być włączone, żeby nie było tej ciszy. W momencie, kiedy telewizor się wygaszał, ja się natychmiast pilot i włączanie, bo czułam przy sobie obecność niedobrej postaci. Miałam takie sny na jawie, najróżniejsze, ale wszystkie jakby takie w okolicach właśnie lęków, utraty poczucia rzeczywistości, ogromne doświadczenia lękowe w nocy, skóra mi drętwiała, wręcz takie mdłości. No i to trwało. Ja się nawet już tak do tego przyzwyczaiłam. Coraz większy pracoholizm. Wpadłam w konkubinat, no bo przecież najlepszy na nieudany związek jest nowy związek, nie? Bo przecież wszyscy tak robią. I wpadłam w pułapkę kłamstwa, wszyscy tak robią. Znowu 4 lata. Ten człowiek też był niepoukładany, więc tak naprawdę to były takie rykoszety, prawda? Między zranienia uderzały zranienia, taki ping-pong między zranieniami, między dwoma zranionymi sercami. Ja widziałam jakby, że ten człowiek mnie nie szanuje, że no, byłam traktowana przedmiotowo. Ja też go traktowałam przedmiotowo. I zastanawiałam się, dlaczego ja nie mogę z tego wyjść. Chciałam, nawet kilka razy próbowałam, widząc, że to nie jest to, że to nie jest ta miłość, której szukam. I to było działanie Ducha Świętego, że ja zaczęłam mieć w głowie pytanie, że ja szukam miłości, a nie mogę jej znaleźć. Czuję, im bardziej szukam jej w tych relacjach damsko-męskich, tym czuję, że jestem coraz bardziej oddalona od tego. Coraz większa pustka w sercu. Że to jest jakaś namiastka. Świat też karmił słowem, że kompromis, nie? Pamiętaj, w związku trzeba pójść na kompromis. A ja czułam, że coś tu nie pasuje. Nie wiedziałam co. Ja się tym szarpałam. Szarpałam się w tym braku miłości, w braku doświadczenia siebie, w braku możliwości chwycenia się za coś stałego, nie, w życiu, nie? Do tej pory stałe były tylko pieniądze i one mi dawały poczucie bezpieczeństwa. I trwałam w tym kolejne 4 lata, czyli okres mojej dewastacji już trwał 8 lat. I wtedy nastąpiło coś takiego, że mój pierwszy mąż, z którym się rozwiodłam, zmarł nagle na jakąś chorobę wątrobową. I przed śmiercią zadzwonił do mnie. My żyliśmy w strasznej agresji do siebie, bo chodziło też o sprawy finansowe. Poobiecywał mi różne rzeczy, których nie dotrzymał. Ja byłam współ za to odpowiedzialna. Bardzo dużo się u prawników spotykaliśmy, albo tylko ja chodziłam. Okazało się, że jestem na przegranej pozycji całkowicie, że po prostu muszę płacić za nie swoje rzeczy. No i kiedy on odchodzi, przed swoim odejściem dzwoni do mnie. Oczywiście nie odebrałam, no bo po co odbierać. Napisał mi SMS-a, proszę odbierz, bo umieram. Myślę, dobra, nie? Napisał drugiego, mówi, nie żartuję. I poczułam, że coś jest na rzeczy. No i odzwoniłam, no od czego ty chcesz? Nie wiadomo, takim językiem, którym się posługiwaliśmy. A on mówi, chciałbym się z tobą zobaczyć przed śmiercią.
Myślę, no gość chyba nie żartuje, nie? No bo skoro ktoś w ten sposób mówi, pojechałam do niego z moją mamą, przerażona do granic możliwości, wszystko się we mnie klekotało. I wtedy doświadczyłam, jak bardzo Bogu zależało na jednej rzeczy, żebyśmy my sobie wybaczyli. Jeszcze nie byłam w ogóle nawrócona. Nie miałam bladego pojęcia o mocy wybaczenia. Ale to są ostatnie słowa, które do siebie wypowiedzieliśmy. Ja powiedziałam, ja ci wybaczam. On wybaczył mi. Ja Bogu dzisiaj za to dziękuję, że On mi wybaczył, że ja nie muszę tego dzisiaj odpokutowywać, że jest ta przestrzeń uporządkowana. On odszedł. No i zostałam z długiem. No, poważnym długiem. Ale jakby to nie jest jakby centrum mojego doświadczenia Boga, bo dochodzimy do momentu, w którym już mogę powiedzieć, co było tymi moimi ślepymi uliczkami. No to były długi, był pracoholizm, była pustka, były skutki okultyzmu z całą pewnością, bo te dyskoteki techno na pewno nie były duchowo obojętne. Obojętne. Oczywiście, oczywiście, że tak. One też pociągnęły ze sobą inne rzeczy. Doświadczyłam jogi, doświadczyłam bionergoterapii, doświadczyłam różnych rzeczy, o których nie miałam bladego pojęcia, że wchodzę na teren wroga. Ja szczególnie chcę powiedzieć, wiesz, przy bionergoterapii ja zauważyłem, że często ludzie zapominają, że często są pytani podczas takich seansów, czy wyrzekają się kościoła. Czy wyrzekają się wiary, nie? I tutaj, jeżeli podjęli taką decyzję, znaczy powiedzieli gdzieś nawet nieświadomie, nawet nie myśląc, bo to wiadomo, ani do kościoła nie chodzili, ani nie tak, ten. Tak, tak, tak. I to potem bardzo skutkuje, bo ten diabeł naprawdę wtedy trzyma tych ludzi, niszczy, wyniszcza ich. I dlatego, kochani, jeżeli to oglądacie i kiedyś przypomnijcie sobie, bo ja często zauważam, jak się modlę za ludzi, że oni muszą sobie przypomnieć. I często sobie przypominają, tak, rzeczywiście pytał mnie. Najpierw mnie spytał, czy chodzę do kościoła. No ale to przestań, to wyrzeknij się tego. Dobra, wyrzekam się, bo tutaj energia nie może do ciebie wpłynąć tam jakaś, nie? I tu i niby jedno zdanie przeszło, a diabeł już po prostu ma autostradę do twojego serca, ale mów. Dokładnie tak jak mówisz, bo słowa mają moc. I też w tym miejscu też się wymienię moim doświadczeniem, a propos tego, co mówisz, Robert. Jak ktoś właśnie korzystał z takich usług, z takich seansów, to zauważyłam, że często na modlitwie pytany o te przestrzenie, na przykład pytam się, czy byłeś tam u bionergoterapeuty i tak dalej, często człowiek odpowiada, nie pamiętam. I wtedy jak prosimy, Duchu Święty, oddaję Ci moją pamięć i w imię Jezusa niech to się ujawni, to ludzie cudownie odzyskują pamięć. Nagle mówią, a no, ten gość się mnie o coś pytał, nie? I to było jakieś kluczowe właśnie pytanie. A pytać było wywoływanie duchów? Nie, to za dzieciaka chyba nie. A jak robimy właśnie, prosimy Pana Jezusa, żeby wszedł w tą przestrzeń, żeby Duch Święty przywrócił pamięć, nagle się okazuje, że lista bałwochwalstwa jest długa, jak papier toaletowy, prawda? I potrzebna jest poważna spowiedź. U człowieka, który miał na przykład przekonanie, że nic z tym nie miał do czynienia, albo jakieś tam śladowe, gdzieś tam coś tam może było. Więc to jest ulubione słowo złego, gdzieś tam coś tam, to nic takiego, wszyscy tak robią. To są takie jego ulubione schabowe, którymi nas karmi. Jego matactwa. No i no, teraz ja straciłam wątek. Czyli pokazałaś te wszystkie swoje ciemne miejsca i spotykasz na tej drodze Krzysia? Czy jak to jest? Tak, tak. Ten moment siedzenia na podłodze jest momentem stwierdzenia, że pomimo, że chciałam żyć po Bożemu, bo mnie tak rodzice wychowali, to tak naprawdę podeptałam cały dekalog, to mi z powrotem. I tutaj pan oskarżyciel zajmuje swoje stanowisko, prawda? Przychodzi ogromne oskarżenie przeszłością. Ogromne oskarżenie grzechami młodości.
do tego pakietu należy dodać nieczystość wszelkiego rodzaju. Do tego pakietu należy dodać wszelkiego rodzaju grzechy języka, okultyzmy i wszystko. No mówię, no pełen dekalog. Tam nie było co ratować, że tak powiem. Nie było w moim życiu czego się chwycić, żeby powiedzieć, tu ona jest sprawiedliwa. I w takim poczuciu dzwoni Krzyś i mówi, poproś Pana Jezusa o pomoc. Ja wiem. I pierwsza moja odpowiedź, oczywiście jestem nauczona do tego, że mam nawyk obrony, no bo przecież zawsze mnie wszyscy krytykują. Więc pierwsze co robię, to oczywiście Krzysia krytykuję i na niego bronię się przed tym i mówię, no ale co ty mi mówisz, przecież ja jestem wierzącą osobą. Ale Krzyś miał już mądrość Bożą i delikatnie ze mną. I jako ja nie pamiętam słów, które on mi powiedział, które mi właśnie przystawiły tą zwrotnicę, ale on coś powiedział, coś, co mi właśnie dało nadzieję i jednocześnie Duch Święty oświecił mój umysł, mówiąc hola, hola, no to zobacz, jaka ty jesteś wierząca, nie? Przecież ten mnie miłuje, kto wypełnia moją naukę. A przecież tu cały dekalog, wszystko po prostu podeptane w to i z powrotem. I przychodzi ten moment tej pierwszej pokory, żeby stwierdzić, znaczy pierwszy raz jakby w życiu uderzyć się w pierś i powiedzieć ulituj się nade mną grzesznikiem, nie? Pierwszy raz stałam się celnikiem. Do tej pory, wiadomo, frędzle faryzeusza normalnie fruwały wokół mnie, tak? Ja pierwszy raz staję w pozycji celnika, pierwszy raz staję w pozycji biedaka, że ja jestem biedna, pomimo że mam pełny portfel pieniędzy, ja jestem biedakiem. Choć jeszcze tego słowa nie znałam, ale uznałam, że ja chyba jednak jestem biedakiem. I wieczorem po rozmowie z Krzysiem rzeczywiście uklęknęłam, no było nieśmiałe. Powiedziałam jedno takie zdanie, takie drżące, że jak to się mówi, szlochając, Boże, ratuj mnie. Tylko na tyle było mnie stać, ale to było wołanie z mojej duszy. Może takie ciche, głośnościowo, ale głośne wewnętrznie. Boże, uratuj mnie z tego. No i z racji tego, że wcześniej ta moja modlitwa to była taka bardziej, że jej nie było, coś tam wyklepać, coś tam powiedzieć, no to pierwszy raz tak usiadłam i szczerze z Jezusem pogadałam. Znaczy w sensie wyłożyłam wszystko, co mi leży na sercu. Opowiedziałam mu swoje życie. Ale szczerze, nie? Że tutaj i tutaj i tutaj, no nieźle narozrabiałam, nie? I teraz nie wiem, co z tym dalej zrobić. Długo rozmawiałam, długo mówiłam. Pamiętam, że długo mówiłam i na końcu, kiedy jakby już doszłam do momentu teraźniejszego, pierwszy raz usłyszałam głos, który wiedziałam, że pochodzi od Boga i to było, czekam na Ciebie. To był głos wewnątrz mnie, ale też jakby w pokoju, w którym przebywałam, do tego stopnia, że wręcz sprawdziłam, czy nikt mi nie wszedł do pokoju, chociażby to była druga czy trzecia w nocy, więc wiedziałam, że tak nie jest, no ale mówię, upewnię się. I jeszcze raz ten głos zawołał, tak jakby upewniając mnie, czekam na Ciebie. I teraz to są zwykłe słowa, prawda, które może każdy w życiu usłyszał przynajmniej raz. Czekam na Ciebie na przystanku, czekam na Ciebie w firmie. Dlaczego one były wyjątkowe? Bo nie było w nich ani grama pretensji, ani oskarżenia. I dla mnie to było całkiem nowe. Nie było w tym żadnej, że mam coś w zamian dać, że ja czekam na Ciebie, ale Ty musisz coś dać. To zdanie było wolne od wszelkich emocji i uczuć, które ja do tej pory znałam. Ono było wolne od pretensji tego świata. Natomiast co poczułam? Przytulenie. Poczułam zachętę. I oczywiście takie od razu poznałam w swojej duszy, że chodzi o spowiedź świętą oczywiście.
Ja no, do spowiedzi, no oczywiście, że chodziłam jako wierzący katolik, nie, no przecież raz w roku trzeba, nie, na święta, zanim bombki powieszę na choince, no to przecież trzeba iść do konfesjonału, powtórzyć oczywiście listę z poprzedniej spowiedzi, nie, czyli droga z domu do kościoła była tym momentem, kiedy ja sobie odtwarzałam ten mój taki klasyk. No, stały katalog grzechów. Stały katalog grzechów, chociaż to nawet nie był katalog grzechów, bo ja spowiadałam się z jakichś rodzynek, a w moim sercu po prostu były nawet nie słonie, wielkie czołgi, prawda? A ja z jakichś okruszynek po prostu się spowiadałam, w ogóle nieistotnych. Nie byłam w niedzielę na mszy. Tak. No, coś w coś tym roku. Taki standardowy, jeden tam tekst. No, albo i jadą kiełbasę w piątek. Tak, już... mówiłam brzydkie słowa, nie? No to tak mniej więcej tak wyglądało to. No i no, że potrzebuję spowiedzi. Ja mówię, no dobra. Ja byłam na to dosyć otwarta. I Krzysiu znowu do mnie zadzwonił. Mówi, wiesz co, jest taka msza święta, taka półprywatna dla wspólnoty, ja tam czasami jeżdżę, pójdziesz ze mną? A ponieważ Krzysiek mi się podobał, zawsze, Krzysiek to wykorzystywał, ja on doskonale o tym wiedział. No to mówię, jakie myślenie nienawrócone jeszcze kobitki, pójdę z nim na randkę, nie? Pewnie po tym kościele. Więc dałam się zaprosić na tą mszę świętą. Oczywiście w samochodzie były też inne koleżanki Krzysia, więc tu już zazdrość pierwsza się uderzyła. No z tej wspólnoty, nie? Po prostu zgarniał ludzi z miasta, bo to było pod miastem. Trzeba było dowieźć samochodem, a że miał auto, no to zbierał ludzi z miasta. Więc to było moje pierwsze zbulwersowanie, moje pierwsze, że no jak, nie? My na randkę jedziemy i tutaj jakieś obce kobiety, jakiś różaniec w samochodzie. Jaka złość w ogóle, nie? Jakaś babcia, mówię, jakaś zdobociała babcia się tym modli, mówi, ja tutaj na randkę jadę, o co chodzi? No i na mszy świętej wszyscy, znaczy to było taka bardzo kameralna, najpierw było wystawienie na świeczniku sakramentu, jeszcze było nieźle. Później była msza święta i po niej nie. I w trakcie ksiądz mówi, mamy tutaj taki zwyczaj, przepraszam, wszyscy szli do Komunii Świętej, oprócz mnie. Później było uwielbienie, wszyscy trzymali ręce do góry, wielbili Boga, nie? A ja mówię tak, jak się patrzę na tych ludzi, że czubki, nie? I robią z siebie po prostu no, wariaty przed innymi, nie? Kto to tak widział, żeby się przed drugim człowiekiem tak religijnie... Sekta, sekta! Nie, nie pomyślałam, że sekta, ale że coś jest z nimi nie tak, nie? Zdowociali religii, nie? Ja wiem, no ja jestem tutaj twardo stąpająca po ziemi, nie dam się w to takie wciągnąć. Więc oczywiście z wrodzonym sobie dystansem, żeby przypadkiem nikt się ze mnie nie pośmiał, bo ja to miałam w nawyku, prawda? Żeby nikt się ze mnie nie pośmiał, bo no bo przecież całe życie wszyscy się ze mnie właśnie ten śmieli. Duch oceny zawsze, nie? Ja nie podniosę rąk, bo wszyscy na mnie się patrzą. Ja nie zrobię tego, bo ważniejsze dla nas jest, co pomyślą ludzie obok, a nie co pomyśla nas Bóg, nie? To, tak. Ale dobra, tak. Wróć się do swojej opowieści. I później będąc na rekolekcjach ignacjańskich, dowiedziałam się, jak się ten gad nazywa. To jest Bożek rynku, Bożek teatru, prawda? Jak mi nie klaszczą, to jest źle. Że co powiedzą ludzie, co powiedzą inni. No to była moja główna zasada życiowa, nie? Żeby tylko nie być wyśmianą. Jakież było moje zdziwienie, jak ksiądz mówi już po, to chyba było po, no już przy końcu mszy świętej, przed błogosławieństwem, mówi, mamy tutaj taki zwyczaj, że osoby, które są nowe, to podchodzą przed ołtarz i cała wspólnota się za nich modli. I mi nie przyszło do głowy, że Krzysiek zrobi tak, tutaj! I wskaże na mnie dosłownie palcem. Mówię, co ty robisz? Mówi, no, jesteś nowa. Ja mówię, nigdzie nie idę. Zaczęłam się z nią kłócić w kościele, nie? A Krzysiek z uśmiechem na ustach po prostu wręcz wypchnął mnie z tej ławki. No to już poszłam, nie? Ale czułam się tak niekomfortowo. Ksiądz położył na mnie ręce, nic nie mówił, a mi po prostu, ja mówię, jakbym się mogła zapaść pod te kafelki,
na tej podłodze, to bym się zapadła. Jakbym mogła zwiać, to bym zwiała. Chociaż, nie wiem, ostatkiem sił po prostu trzymałam się, żeby nie wyjść. A wiesz, dlaczego nie wyszłam? No bo co ludzie powiedzą? Więc Pan Bóg wykorzystał to, żebym w kościele została, no bo lepiej już klęczeć przed tym ołtarzem i czuć się jak idiota na forum publikum, niż na forum publikum z kościoła wyjść. Nie? To było mniejsze zło. No i ta wspólnota się za mnie pomodliła, czułam się bardzo niekomfortowo. No i wychodzę z kościoła i nagle dociera do mnie, patrzę na tych wszystkich ludzi, którzy ze sobą rozmawiają, prawda, oni się znają. Tak dalej jak patrzę i zaobserwuję taką jedną rzecz, że oni są radośni, że oni się uśmiechają, oni są swobodni, oni mają relacje ze sobą, oni są szczęśliwi. A ja stoję z boku i mówię, ha, a ja się czuję jak beton. I nie mam odwagi, żeby do kogoś pójść. I podchodzi do mnie jedna z koleżanek Krzysia i mówi, cześć, jak się czujesz? A ja tak, idź mi stąd, nie? No oczywiście zazdrość, nie? O, to jedna z tych, co samochodem z nami jechały. No ja jej wtedy tylko powiedziałam, no może być. Wiem, że potrzebuję spowiedzi i zbyłam ją. Ale owocem tej modlitwy, jak się ten ksiądz nade mną modlił, ta wspólnota, to ja zauważyłam, że to nie z nimi jest coś nie tak, tylko ze mną. Bo oni są szczęśliwi, ja nie. Oni byli u komunii, ja nie. Oni się czują swobodnie, ja nie. Więc mówię, to ze mną jest coś nie tak. I jak się umiałam, tak się przygotowałam, poszłam do spowiedzi. Mówię, no to po spowiedzi będzie high life, nie? A wychodzę z konfesjonału. Krzysiek oczywiście mnie odebrał, no bo znaczy zawiózł mnie i czekał na mnie. Szczęśliwy, że poszłam do spowiedzi i mówi, jak się czujesz? Ja mówię, jedyne, co mogłam powiedzieć, to to, że mam takie doświadczenie niepokoju. Dzisiaj wiem, że Duch Święty już we mnie mocno pracował przez doświadczenie miłosierdzia Bożego. I to doświadczenie po spowiedzi powiedziało mi, ten niepokój oznaczał, że wyspowiadana, oczyszczona jest tylko jakaś malutka część. Natomiast miałam taki obraz jakby swojej duszy, to już Bóg, zobacz, ja jeszcze byłam w grzechu ciężkim, nie? No bo mnóstwo grzechów ciężkich miałam niewyspowiadane. Jakąś tam malutką część, którą byłam w stanie zobaczyć. I już Bóg dawał mi obraz, już we mnie pracował. Nie przeszkadzało mu, że ja jestem jeszcze w rynsztoku totalnym, nie? Co Jezus wziął? Że ja już mam wolę. Że ja już chcę zmienić swoje życie. I już zaczął we mnie pracować mocno swoim duchem. Duch Święty się naprawdę nieźle napracował we mnie. I ta przestrzeń właśnie, świadomość, że gdzieś w mojej duszy jest czysto, ale po bokach, tak jak w jakimś pokoju, jest jeszcze strasznie brudno. Za meblami, pod dywanem, że jest tylko taki jakby środeczek wysprzątany, nie? I ja mówię, wiem, że jest brudno, ale ja nie umiem nazwać tych brudów. Ja mówię, wstyd. Ja mówię, jestem katolikiem, nazywam się katolikiem, nazywam się osobą wierzącą, deklaruję się jako osoba wierząca, a ja nie mam bladego pojęcia, co jest grzech ciężki. Zielonego pojęcia. Ja mówię, Duchu Święty, to był mój początek relacji z Duchem Świętym, którego się bałam zresztą. Dla mnie Duch Święty był nieprzewidywalny. Nie? W ogóle słowo duch, nie? To się kojarzy tam, takie wywoływanie, a wiesz, mi się tak kojarzy, bo duch. Jeszcze jakiś święty w ogóle? No ale dobra. Duchy to tylko straszą gdzieś po tych. No, ja trochę się tego nie znałam, ja się go bałam. Ja mówię, o co on tam wymyśla, nie? Coś właśnie nieznanego, coś, co ja nie, no, tak nie mogę dotknąć, nie mogę pomacać, nie? Więc taki brak poczucia bezpieczeństwa. Ale wtedy poprosiłam Ducha Świętego za namową Krzysia, żeby mi pokazał te przestrzenie brudne. No i o co prosicie, to dostajecie, prawda? Proście, a będzie wam dane. I
Krzyś mi przynosi książkę, uderzona przez piorun. No, znane świadectwo. Jest na kanale audiobook. Jest. Polecam wszystkim. Słuchajcie, to jest genialny rachunek sumienia. Ja zaczynam tak, czytać tę książkę. Dobrze. Ja kilka razy zrobiłem ten rachunek sumienia z nią. I po pierwszej stronie po prostu jakby mnie coś po plecach po prostu przejechało. Ja mówię, to jest to, czego szukałam. Przecież to jest moje życie. I wziąłam zeszyt, bo już wiedziałam, że będzie potrzebny naprawdę gruby zeszyt. I z tą książką, kartka po kartce, zdanie po zdaniu, zaczęłam robić rachunek swojego sumienia, nie? Czyli Pan Bóg mi pokazywał, no bo to jest prześwietlenie 10 przykazań, nie? Takie w pigułce. No i jak doszliśmy do 6 przykazania, oj kurczę, słuchajcie, jaki wstyd, nie? Mówi, jak ja to wypowiem w konfesjonale? A Krzysiek mówi, napisz, przecież piszesz wszystko, nie? No i zaczęłam pisać. I Krzyś mówi, najlepiej nazwać rzeczy po imieniu. Jak nie wiesz, jak powiedzieć, to powiedz tak, jak było. Aha. Ja mówię, no dobra, nie? No więc pisałam i poszłam z tym do konfesjonału. I ksiądz wyczuł ten moment, że jest po prostu głupio, wstyd. I mówi, słuchaj, nie przejmuj się. Mówi, już nie ma takich rzeczy, której bym tu nie słyszał. I tak mi dodał odwagi tym. No i wyspowiadałam się, wróciłam do domu wieczorem, standardowy dzień, wieczór, czyli telewizor, radyjko, zagłuszacze, szykuje się do spania, jakaś tam herbata. I to był moment, w którym było zawsze zdarzenie, czyli dzień się skończył, jestem tylko ja. Ja, łóżko, telewizor. I to był moment, kiedy te czarności z mojej duszy, one wyłaziły jak takie grzyby po deszczu. Wszystko przed oczami się przemiatało. Te obrazy się przelewały, pokusy. Oczywiście pokusy, z którymi sobie nie dawałam rady, nie? Dzień w dzień. Ciemne myśli, depresyjne, beznadziejne. I nagle ja się orientuję, znaczy pierwsza myśl była taka, że mi przeszkadza telewizor. Rozumiecie? Człowiek uzależniony od telewizora od X lat i nagle czuję, że mi przeszkadza telewizor. Mi niemożliwe. Aż siadam, wiesz, prostuję się, mówię, nie. Ale ewidentnie mi tak przeszkadzał, że musiałam wyłączyć. Mi niemożliwe, żebym ja ciszy potrzebowała. No ale dobra, wyłączyłam. Jest cisza. I ta cisza nie robi mi krzywdy. Ja już wstaję, bo mnie coś jest innego, coś jest nie tak, nie? Cisza mnie nie zabija, nie przeszkadza mi. Nie ma tego panicznego lęku. Mówię, co się dzieje? Nie ma pokus. Nic nie ma. To było doświadczenie, aby ktoś mi to wszystko wyciągnął z kieszeni i wyrzucił. I włożył nowe. Stare wyciągnięte, wsadzone nowe, nie? I nagle tak stoję z tą herbatą, nie? Tak obserwuję siebie, no bo przecież to jest wszystko nowe i czuję pod sobą tutaj, tak jak się trzyma małe dzieci, akurat jestem na bieżąco, bo mam córeczkę, która ma 8 miesięcy, uczy się chodzić. Jak ją trzymam, to ona stoi, ale jakbym ją puściła, no to ona się przewraca natychmiast, nie? I dosłownie o, takie ręce pod pachami u mnie. Ja to fizycznie doświadczyłam, duchowo i fizycznie. Ja te dłonie czułam pod sobą, pod pachami. I jednosekundowa wymiana zdań z Bogiem, że to ja cię trzymam. Ja tylko mogę wypowiedzieć doświadczenie tego zdania, bo Jezus nie powiedział do mnie takim językiem, jaki znam. To było wlane w duszę przekonanie. I nie miałam żadnej wątpliwości, że mówi to do mnie Bóg. Dlaczego? Poczułam, że Bóg ze mną zawiera przymierze. Z tą herbatą w tym moim pokoju Bóg ze mną zawiera przymierze. Że On mówi, ja cię trzymam, jak cię puszczę, to lecisz. I ja mówię, nie puszczaj mnie, nie chcę innego życia. I to był moment zawarcia przymierza. Ale Bóg dopełnił tego w nieprawdopodobny sposób. Po tym nadprzyrodzonym odczuciu Jego rąk, no bo domyślam się, że to nie jest
No tak jak Krzyśka łapie za rękę, nie? To mnie Bóg dał mi doświadczyć, że jego ręce są, że on mnie trzyma. Kochani, od 7 lat jestem całkowicie wolna od wszelkich tego typu pokus. To było uwolnienie. Ja dopiero się dowiedziałam później, że w spowiedzi doświadczyłam uwolnienia. Nie miałam żadnych demonstracji, ale to było uwolnienie. Te pokusy nigdy nie wróciły. Co prawda czasami czuję zewnętrznie, że mnie ten zły kusi, ale ja już to potrafię rozróżnić, prawda? Przede wszystkim potrafię przeciwstawić się temu i nie mam z tym problemu, żeby powiedzieć stop, nie zgadzam się na to, nie? Nie zrobię tego, to nie jest Boże. Mam świadomość tej, że to jest złe i to nie ma nade mną władzy, żadnej, a wtedy miało. Bo robiłam, co on chciał, nie? Robiłam to, co zły chciał. No i kolejny krok to był taki, że zaczęliśmy się z Krzysiem spotykać. Krzyś mnie cały czas prowadził w tej przestrzeni, pokazywał mi jakby Słowo Boże, ale próbowałam je czytać, ale mówię, nie mam doświadczenia, nie rozumiem. Ja otwieram Słowo, jakby czytam, ale jak opowiadanie. Nie rozumiem duchowo. No i zaczęło się, im bardziej z Krzysiem byliśmy bliżej siebie, Krzysiu mi się oświadczył. Po 2 tygodniach, 2-3 tygodniach, bo to nie chcę właściwie mówić o tym, o tej naszej relacji, bo to nie, w tym momencie jakby nie jest istotne tak bardzo, jak właśnie nie tego, no, trochę co... powiedz, trochę powiedz. Co, to trochę powiem, ale Krzyś na tym etapie, on mi towarzyszył, ale towarzyszył mi duchowo. Ale o, to była, Bóg mu powiedział, że ma tobie się oświadczyć, bo po 2 tygodniach to chyba rzadko ktoś się oświadcza komuś. No, bo my się znaliśmy 15 lat. Później spotykaliśmy się w tym okresie właśnie około spowiedziowym. Krzysiu mi malował tam też mieszkanie, więc no spotykaliśmy się. Ja go zaprosiłam na wesele do mojego brata. I tam wszystko wybuchło, dosłownie, jak wulkan. Zgubił zbroję, jak on to zawsze mówi. Zgubił tę tarczę, zgubił miecz po prostu. No i trzeba było powiedzieć, że no albo w prawo, albo w lewo. No bo już wiemy o swoich uczuciach, wiemy, że to jest. No i poszliśmy przed Święty Sakrament i mówimy, Panie Jezu, albo w prawo, albo w lewo, nie? Albo on jest dla mnie, albo nie, bo ja nie chcę ranić i nie chcę być raniona. Więc przez całe życie byłam oszukiwana przez moje emocje, przez moje uczucia, więc nie chcę Krzyśka oszukiwać, bo go szanuję. Ja bym dodał, przez własne myśli, nie? Własne myśli tak, nas oszukują bardzo często. Tak, oczywiście. I my dajemy się w tej spirale kłamstw, które diabeł nam tylko zarzuci jedną myśl, a my potem obudowujemy jak włóczka, już bierzemy, już robimy cały tam sweter, całe po prostu historię z jednego, dokładnie, wrzutki jednej i zaczyna się i depresja, i smutek, i rozpacz, i żal, i niechęć, i gorycz, i katalog rzeczy, który tak, a tamten tak, mi tak, zrobił, tak, tamta zrobiła. No. A więc Krzyś mi duchowo towarzyszył, ale to tak jakby bycie w czystości było dla nas w tym momencie już jednoznaczne, bo ja byłam uwolniona, Krzyś też był uwolniony i podjęliśmy decyzję, że cokolwiek jest, to jeśli przyjdzie taki moment, że się pobierzemy, no to będziemy się cieszyć z tego, ale do tego momentu żyjemy w czystości. I jak jeżdżę na rekolekcje... A rozmawialiście o dzieciach? No bo ciągle nie macie dzieci. Znaczy Krzysio miał, tak? Jedno, tak? Tak, 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 ma synka. Czy rozmawialiśmy o dzieciach? W sensie, że zakładaliście, ile chcecie mieć dzieci, czy tak jak było? Nie. Nie, 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 nie. Ale nic ty już poczułaś otwarcie przy narzeczeństwie? Jeszcze nie. Później. Aha, dobra. Jeszcze nie, to we mnie pracowało. Krzyś mi towarzyszył duchowo i on mnie otwierał. Pan Bóg, to był początek, to był czerwiec. Spowiedź święta to był czerwiec, ta generalna. Moment wesela to jest 16 września albo sierpnia, września. Ślub mojego brata. Czyli to jest pół roku. Nawet nie całe, nie? Ja czuję, jak Bóg we mnie pracuje, jak On mnie urabia. I jak się spotykamy z Krzysiem, Krzyś mi pokazuje inny świat, inne spojrzenie,
pokazuje mi świat modlitwy, świat Boga, świat miłości, świat czystości. Bo dla mnie obcy całkowicie świat. I ja za nim idę, bo wiem, że to jest dobre, ale ja się na tej drodze okrutnie potykam. Ja co chwilę robię jakieś głupie rzeczy. Ja nie mam wzorców. I mówię, Boże, daj mi jakąś instrukcję obsługi, bo ja nie znam się w ogóle na małżeństwie. I, no i jedziemy na rozeznanie takiego księdza. We mnie mocno pracuje doświadczenie przeszłości. Cały czas czuję się tym oskarżona, czuję się jakby niewartościowa. I czekam w kolejce tego księdza. Krzysiek był w gabinecie. Ja tak siedzę jak na ławce skazanych. Mówię, no dowiem się teraz całej prawdy o sobie. Właśnie Krzyś się dowiaduje o prawdy o mnie. Ja już właściwie byłam przekonana, że on wyjdzie i powie, no wiesz co, no nie no, pomyliłam się, z taką kobietą to nie chcę być, za dużo narozrabiałaś, nie da się z ciebie zrobić żony. Taki mi diabeł wkładał myśli, że Krzyś zaraz wyjdzie i po prostu powie mi werdykt, nie? Że nie nadajesz się. Znaczy on był bardzo miły dla mnie, na pewno nie powiedziałby takimi słowami, ale na pewno by powiedział moim zdaniem wtedy, że ten i ten grzech, co ma za bardzo mi przeszkadza, ja takiej ciebie nie chcę. I takie mi rzeczy ładował zły duch, nie? I wychodzi Krzyś i nic nie mówi. Bierze mnie za rękę, wychodzimy. We mnie serce mało nie eksploduje. Ja mówię, no powiedz mi w końcu coś. Poczekaj, dojedziemy do domu. Ja mówię, no tak, chcę mi to w domu powiedzieć, nie? Przecież no... Na werdykt trzeba jeszcze trochę poczekać. I Krzyś mnie stawia tak przed sobą i mówi takie zdanie. Agniesiu? Myślę, no kończ już, nie? Pan Bóg powiedział, że jesteś dobra. A ja robię wigilijnego karpia. Że co? Ja mówię, jak to, że dobra? Się w głowie nie mieściło. Ja mówię, przecież ja byłam przekonana, że ja usłyszę teraz wyliczenie swoich grzechów. Pewnie jeszcze nieoddanych, niewyspowiadanych z przeszłości. A Krzyś ze łzami w oczach powiedział, Pan Bóg powiedział, że jesteś dobra i że cię dla mnie urabia. To było, nie wiem, czy w życiu usłyszałam coś lepszego, lepszą nowinę. Ja się dosłownie czułam, że Pan Bóg mnie urabia, że On mnie uczy. Trafiliśmy na rekolekcję księdza Pawlukiewicza. Ja mówię, jejku, przecież to jest normalnie instrukcja obsługi mężczyzny, kobiety, małżeństwa. Bóg mi to normalnie dawał instrukcję obsługi, nie? Z czego nie wolno, co wolno, jak się poruszać w ogóle w tych przestrzeniach damsko-męskich. Ale to oskarżenie przeszłością było niewyleczone. Cały czas bardzo, bardzo, bardzo mocne. I któregoś razu ktoś o mnie coś powiedział. I to było dla mnie tak bolesne, że tak no, nakłamał Krzysiowi na mnie, jeśli chodzi o moją przeszłość. I to było bardzo bolesne. To było jak gdyby ktoś mi wbił taki kolec mocny w serce. Ja sobie z tym kompletnie nie mogłam poradzić i krzyczałam w niebo, mówię, Boże, ja się czuję tak niepewnie. Krzyś mówi mi dobre rzeczy, mówi, że jestem wartościowa, ale ja się ciągle boję, że ja zrobię coś albo zrobiłam coś w przyszłości, co mnie całkowicie dyskredytuje jako żonę, a o matce już nie wspomnę. Ja mówię, ja się chyba nie nadaję na żonę i na matkę. Jeśli jest inaczej, to mi to powiedz. Bo ja nie mogę stąpać po cienkim lodzie, ciągle się bać, że coś wypłynie z przeszłości, co mnie zdyskredytuje całkowicie, nie? I to był ten... I to był wieczór. Ja położyłam się spać, taka rozdygotana w lęku i rano dostaję SMS-a od Krzysia ze słowem z dnia. Ja nawet nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, jak słowo z dnia. Link. A że byłam zaciekawiona, to weszłam w to. I co przeczytałam? Zmarzę hańbę twojego wdowieństwa i nie zawstydzisz się swojej młodości. Izajasz 54. To był wybuch w moim sercu. Jakby ktoś wziął miecz
i mi wyciął stare, doświadczyłam tego, że Słowo Boże jest jak miecz obosieczny, że po prostu siecze. To był wstrząs, to było pierwsze doświadczenie Słowa Bożego i dopiero zrozumiałam w tym doświadczeniu, czym jest Słowo Boże. Ono jest żywe, działa, ono ma moc przemiany serca. I te słowa wlały mi, one zmieniły w ogóle moje serce. I teraz zobaczyłam na takiej wadze, że mam do wyboru. Albo wierzę w moje doświadczenia, bycia beznadziejną żoną, bycia poranioną, bycia, że ja raniłam, że się nie nadaję, bo popełniłam to i to i to, bo wiadomo, że oskarżyciel wyliczał mi wszystko, szczególnie nieczystość mi wyliczał. A na prawej ręce, na prawej szalce mam ten jeden werset. Mnie całe słowo dotknęło, ale ono jest długie. Ono się kończy, bo góry mogą ustąpić, pagórki się zachwiać, ale miłość moja nigdy od Ciebie nie odstąpi, mówi Pan. A początek jest, poszerzę przestrzeń Twojego namiotu. Ale ten jeden werset właśnie, że zmarzę Twoją hańbę, on mnie pociął w plasterki. I mówię tak, albo wierzę sobie, albo wierzę Słowu Bożemu. I tak na logikę, mówię, do tej pory wierzyłam sobie. I zaprowadziło mnie to w takie miejsce, jakie zaprowadziło, w ślepą uliczkę. Wierzyłam swoim emocjom, swoim odczuciom. A mówię, z tym, ze Słowem Bożym jeszcze nie mam doświadczenia. Ale mówię, to jest w setę. O co prosiłam, to jest odpowiedź konkretna. To słowo dokładnie mówi o tym, co jest w moim sercu. Wszystko, wstyd i hańba, nie? Wstyd młodości. I podejmuję decyzję, że wierzę Słowu. To była decyzja, nie były uczucia. Uczucia mówiły całkowicie co innego, ale decyzja, że wchodzę w Słowo. A więc skutkiem podjęcia dialogu ze Słowem Bożym było powiedzenie Krzysiowi tak, pobranie się. I to był moment, gdy doświadczenie Słowa było momentem uwolnienia od lęku z małżeństwa i bycia mamą, macierzyństwa. To był ten moment, w którym Bóg mi pokazał, że dasz radę, nadajesz się, ja Ci tu błogosławię, nie? Ja Cię uwalniam z Twojej przeszłości. I wtedy też mi Bóg pokazał, że diabeł ma taką metodę, że albo oskarża przeszłością, albo straszy przyszłością. A Jezus mówi dzisiaj, nie? Dzisiaj jest moje. Albo trzecie to wkręca te kłamstwo właśnie, na twój temat, to co mówiłaś, nie? To co, że sobie wkręcamy coś. No, on zawsze, no przecież tylko i wyłącznie kłamstwem się posługuje, nie? Na podstawie zranień. No i stałam się żoną w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. I to był bardzo piękny moment, dlatego że ja szłam przed ołtarz, już nie z przekonaniem, jak za pierwszym razem, że jakoś to będzie. I teraz mówię do wszystkich kobiet, które może chcą pobrać się, które są w narzeczeństwie. I mówię to z odpowiedzialnością. Jeśli myślisz, kochana, że jakoś to będzie, to znaczy, że nie będzie. Bo idąc przed ołtarz, trzeba mieć pewność w sercu. Ja taką pewność miałam. Więc jestem przekonana o tym, że ta pewność jest możliwa, bo jej doświadczyłam na własnej skórze. Dzisiaj jestem szczęśliwym małżeństwem. Mamy 5 dzieci, 4 swoich. 5 synek jest z pierwszego związku Krzysia, ale no jest dla mnie jak syn, nie? Nie ma dla mnie różnicy czy między dziećmi, że tak powiem. No i kiedy dowiedziałam się, że jestem w stanie błogosławionym, nie było ani krztyny lęku we mnie. Spojrzałam na test, na te 2 kreski, poszłam do Krzysia, powiedziałam, będziesz ojcem. I to było wszystko w temacie. I tak przyszła na świat Ala, później Franuś, później Janek i Ania. No i moment życia, w którym jestem, jestem o tym przekonana, że Bóg uczynił w moim życiu cuda.
Ale to, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, to jest skutek innego cudu. I moje życie jest owocem jednego wersetu w Biblii. Przyjęcia prawdy, bo ja przyjęłam ten werset, nie? Że zmarzę hańbę twojego wdowieństwa. I kiedy podejmuję decyzję, że wchodzę w to słowo, że żyję tym słowem, że podejmuję decyzję, że to słowo mówi prawdę, a nie moje odczucia, to całe moje dotychczasowe życie to jest całe moje życie jakby po nawróceniu, znaczy codziennie się nawracam, ale po tym momencie zero, po tym momencie cięcia, to jest owoc tego właśnie wersetu w Biblii, który jest mocno zakorzeniony w moim sercu. Od tej pory mocno doświadczamy mocy Słowa Bożego. Właściwie no, moje życie jest nierozłączne ze Słowem Bożym. To jest niemożliwe, nie? Żeby żyć bez Słowa Bożego, bez sakramentów. Bo w sakramentach mam poczucie bezpieczeństwa, którego nigdy wcześniej nie miałam w miłosierdziu Bożym. Bóg przywrócił mi ustawienia fabryczne. Przywrócił mi czystość. Przywrócił mi poczucie bycia kochaną. Przywrócił mi moją wartość. I to nie było tak, że pstryk. Nie wszystko było pstrykiem. Bóg mnie wysłał na rekolekcje ignacjańskie, które zresztą tutaj też chcę z całego serca polecić, gdzie porządkował moje zranienia, porządkował moje serce, bo czasami jest tak, że mamy jakieś zachowania w sobie, których nie lubimy. Ja miałam bardzo dużo takich zachowań. Ja mówię, czemu ja tu się buntuję? Czemu ja tutaj reaguję agresją? Czemu tutaj wchodzę w smutek? Ja nie mam żadnych podstaw do tego, żeby to robić. I z tym pytaniem pojechałam na rekolekcje ignacjańskie. Na tydzień się zamknęłam, bez telefonu, bez niczego. No i Pan Bóg mi pokazał, że przyczyna jest tu i tu, w dzieciństwie. Jak zaczęłam Jezusa zapraszać w te przestrzenie, to dał mi słowo, dał mi miecz, którym mogę się dzisiaj bronić, gdzie wiem, że te przestrzenie miałam chore, diagnoza już jest. Więc ja już potrafię odeprzeć pokusę, potrafię, wiedząc, że ta przestrzeń była chora, to mając świadomość, że za chwilę będę miała do czynienia z tą przestrzenią, ja już zapraszam w to Pana, ja już jestem świadoma, nie? Jestem, relacja z Panem daje mi no właśnie to poczucie bezpieczeństwa takiego, że moje słabości Bogu nie przeszkadzają w ogóle. On sobie z nimi świetnie radzi. Jakiś czas temu modliłam się z kobietą i mówię, wyobraź sobie Pana Jezusa na krzyżu. To było jej łatwo wyobrazić. A teraz pod tym krzyżem, zobacz, tam stoi taki koszyk z napisem co łaska. No i co? Nie było tam takiego koszyka. I wie, to dlaczego wrzucasz do tego koszyka? Że coś za coś. Że coś musisz dać Jezusowi za to, co Jezus zrobił. Wie, tam nie było koszyka co łaska. Jezus świadomie to zrobił za darmo. Jego słabości w ogóle nie przeszkadzają, nie, bracie, siostro? On sobie z tym świetnie poradził. Jezus postawił na krzyżu kropkę. Nie było żadnego ale. I drugie takie dla mnie odkrycie Ameryki w życiu to było, kiedy poszłam na mszę świętą i mówię Bogu, Boże, ja Cię kocham, nie? Ja Cię wielbię, ja Cię błogosławię. A Pan Jezus mówi do mnie z momentu przeistoczenia, z ołtarza, nie udawaj przede mną. Aż mnie zmroziło, ja mówię, jak to nie udawaj? I w tym samym momencie mam poznanie swojej duszy. Że ja przychodzę z zupełnie czymś innym do kościoła. Ja przychodzę zgnębiona, w strapieniu, ze złością do bliźniego, nie? A mówię Bogu, że go wielbię. A Jezus mówi, zrób najpierw porządek z tym. Ja mówię, jak to zrobić? A Jezus mówi, bądź ze mną szczera, nie udawaj przede mną. I często początkiem uwolnienia, a właściwie zawsze, początkiem uwolnienia jest przyznanie się, że Panie, mam złość, Panie, tu sobie nie radzę. I kiedyś tam ja się też się modliłam z kobietą, która mówi, nie mogę tego wypowiedzieć, co mnie męczy. Ja wie czemu? Bo Bóg się na mnie obrazi. Ja wie, słuchaj, On i tak wie o tym, nie? Ja wie, Bóg i tak przecież wie,
co w twoim sercu siedzi. Ale on chce to od ciebie usłyszeć. Ale po co? Nie wie, po to, żeby mógł cię z tego wyleczyć. Ale ją szarpało, nie mogła z tego z siebie wydusić. Aż w końcu, ja wiem, masz doświadczenie miłości Bożej? No mam. Nie wie, to poznałaś jakiego Jezusa, takiego, który stoi nad tobą z batem i mówi, jak to powiesz, to ci dam po plecach? No nie. Nie wiem, to chwyć się tego doświadczenia, takiego Jezusa, którego znasz. No mam. Ja wie, to teraz takiemu Jezusowi powiedz co nim, co cię tak męczy, nie? Ona mówi, no po chwili takiej namysłu, nie lubię ciebie. Mam do ciebie żal, nie? I zaczęła to wyrzygiwać, tak, przepraszam za określenie, ale dosłownie tak, nie? To z niej wychodziło, że ja się ciebie boję. I zaczęła w ogóle mówić prawdę, co ma do Boga, nie? Jaki ma obraz Boży. Ja mówię, i teraz, ja mówię, zobacz, wyszedł na jaw zniekształcony obraz Boga, ja mówię, bo ty masz doświadczenie miłości, ale obraz Ojca masz zniekształcony. Ja mówię, co czujesz, jak to wypowiedziałaś? No mówi, ulgę! Mówię, ja to w końcu powiedziałam! Ja w końcu to z siebie wyrzuciłam. I tylko przez to, że ona stanęła w prawdzie, to nastąpiło uwolnienie. I często diabeł trzyma ludzi w takim kłamstwie, że owszem, o bliźnim mogę powiedzieć prawdę w konfesjonale, nie? Mogę powiedzieć, że tam człowieka tego nie lubię, tam temu nagadałem. Ale ludzie się boją stanąć w szczerości przed tym, co myślą o Bogu, jaki mają sfałszywany obraz Boga, nie? Że oni się go boją tak naprawdę. Bo gdzieś tam tata w dzieciństwie, prawda, jakieś były nieprawidłowości, dziecko doświadczyło jakiejś przemocy psychicznej albo fizycznej. I później diabeł robi kopiuj wklej, nie? Mówi, znaczy, zobacz. Nawet nasza katechizacja jest taka często, że no, przez wiele lat tak nas uczono, że bardziej pamiętamy, że Bóg jest sędzią, niż że jest zbawcą. Miłością, zbawcą. Bóg jest tym, który chce nas zbawić, a nie tym, który chce nas osądzić. A wbudowane mamy w głowę, że Bóg jest tym, który chce nas wytrzepać. Tak jak nasi rodzice zawsze trzepali nami. No, nie będziesz się uczył, będziesz kopał rowy, nie? Tak. Albo takie właśnie też rady. No, pamiętaj, nie ma w życiu nic za darmo, nie? Ciocia dobra rada. Oczywiście nie mam tu nic do żadnej cioci, ale tak się mówi. Albo właśnie, jak nie zrobisz czegoś, to cię Bóg ukarze. Czyli diabeł zamienia w ogóle z miejscami siebie z Bogiem. I jak robimy takie ćwiczenie duchowe z ludźmi, z którymi się spotykamy, to dzielimy tak kartkę na pół. Po lewej stronie piszemy jakieś złe doświadczenia, ludzi, którzy poranili, po prawej stronie tych dobrych. No i ja mówię, co myślisz o Bogu? No, że jest, że zabiera, że chce mi wszystko zabrać, że chce mojego cierpienia i tak dalej, nie? Ja mówię, no i zobacz, na tej kartce masz tak, swoich rodziców, znajomych, Bóg się też znalazł na tej kartce. Ja mówię, ale jednego nie ma na tej kartce. Na tej scenie twojego życia, którą teraz przedstawiliśmy. On mówi, kogo? No i wymyśla, anioła stróża. Mówi, nie, nie o to chodzi. No Maryi. Mówi, nie, nie o to chodzi. No, nie ma tam mojej koleżanki. Mówi, nie, nie ma diabła. I w tym momencie osoba się orientuje. Mówi, no rzeczywiście, nie umieściliśmy go nigdzie. Ja mówię, a on przecież na tej scenie twojego życia jest. Tylko się ukrywa i udaje, że go nie ma. I teraz zobacz, napisałaś, że przypisuje wszystko, co złe. Oczywiście, ojcu. Oczywiście. Swoje tu takie przypisuje winny, ojcu. Jest winny. Tak. Ja mówię, i teraz zobacz, napisałaś, że Bóg jest mściwy, chce mojego cierpienia i tak dalej. Ja teraz skreśl słowo Bóg i napisz diabeł. On mówi, pasuje. Nie wiem, no pasuje. Teraz dopiero pasuje, nie? Wie, a teraz wie, masz tą swoją przyjaciółkę, nie? Od której doświadczyłaś miłości. No tak. I jaka ona jest? No zawsze wysłuchuje. No i tam ta osoba mówi, jakie cechy ma, prawda? Że nigdy zła nie doświadczyłam od niej, że zawsze przychodzi mi z pomocą, rozumie, podnosi, dodaje nadziei.
Ja mówię, no to ta przyjaciółka, ja mówię, to z jakiego ramienia działa? Diabła czy Pana Boga? No Boga. Ja mówię, no to teraz skreś słowo przyjaciółka i napisz tam Bóg. Ja mówię, teraz mamy obraz prawdziwy, nie? A diabeł właśnie robi coś takiego, że udaje, że go nie ma, nie? Że nie ma go na scenie życia. Pociąga za sznurki i mówi to Bóg. No to mamy Księgę Rodzaju, prawda? Czy Bóg powiedział, czy na pewno Bóg rzekł. I to jest od razu jego pierwsze działanie. Wszystko podważyć, wszystko i udawać, że go nie ma, no bo przecież co się stało po jak Ewa z Adamem zjedli jabłko, to zorientowali owoc, się... Owoc, nie wiemy, czy jabłko. Owoc, przepraszam, no tak, oczywiście, owoc. To zorientowali się, że węża nie ma. On zniknął, nie? W momencie, kiedy Bóg wyszedł do pierwszych ludzi, Adasiu, gdzie jesteś? Schowałem się. Węża już nie ma na tej scenie politycznej, nie? Natomiast jest już myślenie, schowałem się przed tobą. A Bóg mówi, kto zmienił twoje myślenie, Adasiu? Co się stało, że zmieniłeś myślenie o mnie, tak? I to jest właśnie pokazać ten obraz tego życia, że zły udaje, że go nie ma, a wszystko przypisuje Panu Bogu, nie? To Pan Bóg winny. No i... Ja mam jeszcze pytanie takie do ciebie, Agnieszka, Błykin, Sywoda, tak. Jak sobie radzisz teraz, bo prowadzicie wspólnotę razem, małe tak. dzieci. Jak z tym wszystkim sobie łączysz to wszystko? Nie wiem, czy jeszcze będą jakieś wyjazdy, jeszcze jakieś ewangelizacje. Czy to jest przesada, za dużo, czy to jest, czy ta za doba mało. Wystarcza? Ja chcę więcej. Ja nie chcę innego życia, ja sobie nie wyobrażam innego życia. Ja nie chcę pleśnić na kanapie, ja nie chcę wrócić do starych przyzwyczajeń. I jak wychodziłam za Krzysia, to mówiłam, ja tego nie czuję ewangelizacji, ale będę cię w tym wspierać. Jakież było moje zdziwienie, kiedy Pan mnie zaczął do ludzi posyłać i mówił, ja ciebie też w tym widzę, bo ty jesteś jedno ze swoim mężem, wy macie być razem. I przyszedł czas, żebyśmy nagrali pierwsze małżeńskie świadectwo. Ale mi to było niepasujące. Bardzo się czułam z tym niekomfortowo. Mówiłam, ja tutaj będę z boczku, nie? A Krzyś mówi, nie, jesteś moją żoną, będziemy w tym razem. Ile ja wypłakałam przed Najświętszym Sakramentem. Ja mówię, Jezu, zrób coś ze mną, żebym ja się nie bała. Zrób coś ze mną, żebym ja miała pragnienie. I dostałam słowo, Piotr chodzi po wodzie. I miała miejsce ewangelizacja na ulicach Szczecina. Moja mama, która nam bardzo pomaga zawsze, była w pracy, więc nie mogłaby być, wtedy była chyba tylko dwójka dzieci. I więc mówię, no to ja będę w domu siedzieć, nie? Czyli wygodną pozycję przybrałam, no bo przecież dzieci. Bo mama nie może przyjechać, Krzysiu pójdzie na ulicę, ja się za niego będę modlić. Jakże wygodne stanowisko. A moja mama dzwoni i mówi, wiesz co, poprzekładałam sobie, przyjadę do dzieci, możesz pójść. Ale no i właśnie ten, i zatkało mnie, no nie? Wyjść na ulicę, że tak, że jak? No i znowu otwieram słowo o wyjściu z Łodzi. I załapałam, o co chodzi. Mnie lęk paraliżował na kanapie, nie? Ja po prostu ja bym była przykuta do tej kanapy. Wie, Krzyś sam pójdzie. Ale mówię, dobra, pomodliłam się tym słowem, modlę się, modlę. Ja mówię, Panie Jezu, pomóż mi. I słyszę, to wstań z kanapy. Wyjdź z tej łodzi. Opuściłam mieszkanie i lęk odszedł. Przeciwstawcie się, diabło odejdzie od was. To było moje wyjście z łodzi. Ten krok, no bo tak mi później Pan pokazał, że no Piotr chodził po wodzie. I to było, ewangelizacja to było dla mnie chodzenie po wodzie. Ja mówię, to jest niemożliwe. Mając dzieci, mając obowiązki domowe, ja mówię, jak mam jeździć gdzieś po parafiach? Ja mówię, no to Krzysiek będzie jeździł, ja nie. Ale Pan mnie chciał z tego wyleczyć. I cały czas to słowo we mnie pracowało. Ja mówię, zobaczyłem, że Piotr chodził po wodzie, czyli ta ewangelizacja to jest dla mnie chodzenie po wodzie. Ale chodził po wodzie dlatego, że wyszedł z łodzi, zrobił krok.
gdyby nie zrobił tego kroku, tego przełożenia nogi przez burtę łodzi, to by nie chodził po wodzie. A więc... No, reszta nawet 4 liter nie podniosła, żeby spróbować. No tak, ja nie chciałam być w tej reszcie i w tej swojej łodzi bujającej się tak spędzić resztę życia. Nie chciałam być, byłam już ciekawa życia z Bogiem. Ja już widziałam Jego działanie łaski Bożej. Miałam doświadczenie działania łaski Bożej i byłam ciekawa. I ta ciekawość spowodowała, że ja wyszłam z domu. To był pierwszy krok. Później dostaliśmy zaproszenie do parafii. Dzieci była 2. Pojechaliśmy. Było fajnie. I tak Pan Bóg po kolei mi pokazywał, najpierw z 2 dzieci, nie, najpierw z 1, że się da. Później przyszedł Franek na świat. Ale zanim Franek przyszedł na świat, pojechaliśmy do Medjugorje, ja byłam w 8 miesiącu ciąży, w drugiej ciąży. Okazało się, że się da. Bóg tak łamał mnie po kolei, po trochu. Później pojechaliśmy z 2 dzieci. Oha, da się. No to skoro z 2 się da, no to z 3 też się da. To jest to samo, tylko różni się ilość walizek, o 1 więcej. No to też się da. I później była perspektywa, żeby wjechać w trasę taką po całej Polsce, czyli od domu do domu. No to już było wyzwanie. I ja mówię, no to ja nie wiem, czy to tak damy rady. I odpowiedzią z nieba na to, czy damy rady, było to, że jak wracamy z Polski, to jedziemy na 3 tygodnie do Austrii. I wie, że jak? I Bóg mnie tak łamał, tak kawałek po kawałku, no bo przecież do Austrii to wiemy, no kilkanaście godzin się jedzie samochodem. No i tak po Polsce z domu do domu. I ja tak stoję nad tymi walizkami, ja mówię, Jezu, jak ja mam się spakować? No przecież no to jest półtora miesiąca w trasie, jak ja mam się spakować, co ja mam wziąć? I słyszę, wszystkiego po 3 sztuki, bo wszędzie są pralki. A więc nauczyłam się takiego trochę stylu życia, no musiałam się tego nauczyć, że jak gdzieś jedziemy, no to tutaj sobie zrobię jakąś przepierkę, tam uzupełnię zapas tego. Ale zauważyłam też, że to życie, taki styl życia jest dobry dla dzieci, bo one są otwarte, one widzą innych ludzi, wchodzą w relacje, zwiedzają różne miejsca. I zobaczyliśmy, że to ma dobre owoce, że dobrze się dzieci rozwijają, że nas to scala, bo służba nas scala. To jest największe spoiwo w naszym małżeństwie. My o niczym innym nie gadamy. A słuchaj, tu dzwonił do mnie ten, tu słuchaj, uwolniony, nie? A tutaj świadectwo przyszło, a tutaj to. Oczywiście są trudy, są walki, ale jesteśmy w tym razem i jak ja upadam, to mnie Krzyś podnosi. Jak Krzyś upadnie, no to ja mu ogłoszę dobrą nowinę. Jak razem upadamy, to Pan Bóg kogoś wysyła, nie? I zadzwoni jakaś przyjaciółka czy przyjaciel. Słuchaj, ty się dobrze czujesz, nie? Zawsze jakieś wysłannicy z nieba są. No i tak zobaczyłam, że nie tyle, że to się da. To jest kwestia tylko i wyłącznie decyzji. Jeśli ja się decyduję pójść za Jezusem, bo innej drogi nie widzę, to Jezus uruchamia łaski. Ja mam tylko spakować walizki i wyjść z domu. To jest cała moja robota. Ja mu powiedzieć, że ja chcę. Ja mówię Jezusowi codziennie, że masz moją zgodę na wszystkie twoje działania we mnie i rób co chcesz. Gdzie mnie poślesz, tam pójdę, uzdolnij mnie do tego. Ja jedyne co mogę dać, to moją decyzję i chęć współpracy. Ja mówię, a reszta to już jest Boża łaska. No bo co ja mogę, nie? Jestem tylko zwykłym człowiekiem, ale to Bóg dał dary. Bóg dał. On to ze mną zrobił. To nie jest żadna zasługa internetu, żadna zasługa kolorowych gazet. Nie, to jest zasługa Jezusa. On przyszedł, uratował i posłał. I jedyne, co mogę dać, to dać Mu siebie, nie? Żeby przynosić Mu owoce, przyprowadzać Mu ludzi. No nie mam innego celu w życiu. To jest najlepszy cel, jaki mogłam obrać. Święty Julojola mówi, że człowiek po to się narodził, aby Boga znaleźć, ukochać i Mu służyć. No to chyba najlepsza recepta na życie. A to życie daje radość, daje spełnienie, daje satysfakcję,
daje spójność, daje to, że z mężem gramy do jednej bramki. Daje radość, że człowiek drugi znalazł to samo, co ja. I kiedyś na ulicy z dwójką dzieci w wózku, ale była troszeczkę większa, byliśmy na ewangelizacji i taka kobieta, tam podchodzę do takiej kobiety, ona tak lekceważąco na mnie patrzy, ja jej głoszę świadectwo, ona tak, no i co, nie? Tak lekceważy mnie całkowicie, myślisz, że uwierzę, a ja się tak wkurzyłam na nią. Ja mówię, słuchaj, czy ty myślisz, że gdybym nie była o tym przekonana, co mówię, i nie chciałabym, żebyś tego samego doświadczyła, to stałabym tutaj, marznąc z dwójką małych dzieci? Czy to ma jakiś sens? Przecież mogłabym tysiąc innych rzeczy robić teraz, przyjemniejszych. Ja stoję tu teraz na tym przystanku autobusowym, mówię do ciebie, z tymi małymi dziećmi, z trzecim w brzuchu, jest mi niedobrze, źle się czuję, mam pierwszy trymestr ciąży, mam ochotę wszystko rzucić, ale mówię to do ciebie, bo mi na tobie zależy, bo gdyby ktoś mi nie powiedział o Bogu, to by mnie teraz nie było w tym momencie życia. Ona tak zrobiła oczy jak 5 złotych, mówi, przepraszam panią. I słuchajcie, ona oddała życie Jezusowi, nie? Mówię, jeśli już nie chcesz zrobić tego ze względu na siebie, to zrób to ze względu chociażby na mnie. Przez szacunek do matki dwójki dzieci w ciąży. No. Kogoś mamy na linii? Nie, nie, już dobrze, dobrze. Myślałam, że Krzysiu się podłączył. Podsłuchuję. Nieistotne, słuchaj. Dobrze się ciebie słucha, no w zasadzie... A jeszcze lepiej się kończy. Chyba jeszcze 2 godziny można by było kolejne nagrywać. Myślę, że jeszcze pomodlimy się na koniec, co? Do naszych widzów. Oczywiście, oczywiście, że tak. Ja jeszcze z tego, co tak, no, nie, może nieoficjalnie, publicznie nie mogę pytać, ale wiem, że też tak, czy wiem, wydaje mi się, że wiem, że też, bo mówiłaś na początku o tych długach, o tym pierwszym mężu, ale Bóg jakoś i o to się zatroszczył, tak? I no zatroszczył pomógł, się. Pomógł je anihilować, usunął te długi, tak? Tak. W skrócie powiedzmy. Tak, tak, znaczy tak było. Usunął nie w jakiś nadprzyrodzony sposób, po prostu przyszedł 4 dni przed egzekucją komorniczą, przyszedł człowiek z torbą pieniędzy, dokładnie tyle, ile trzeba było, i powiedział, że był przed Najświętszym Sakramentem i no i ma umowę z Panem Bogiem. I tyle mogę powiedzieć, bo zastrzegł sobie całkowitą anonimowość. Jak to się stało? 4 dni przed, znaczy zbliżała się egzekucja komornicza, już widzieliśmy, że to jest już ta godzina zero. No i Bóg po prostu zadziałał przez dobrych ludzi, którzy nam pomogli w tych długach, pomogli nam z tego, no znalazł się po prostu człowiek, który posłuchał głosu Pana i no i zostaliśmy po prostu uwolnieni, rozliczaliśmy wszystkie kwoty. No i to był ostatni taki moment, ostatnia rzecz, która mnie trzymała ze starym życiem. Więc no to jest, Bóg jest wspaniały po prostu. Ten moment uwolnienia był nie, po prostu nieprawdopodobny, nie? Że akurat w tym momencie Pan Bóg dał natchnienie temu człowiekowi, prawda? No bo tutaj, że to powiem, nie mogę, anonimowość zachowuję, no prawda? Całkowitą. Nazwijmy to przyjaciel oględnie. Który po prostu posłuchał głosu Pana, przyszedł, pomógł i no i po prostu Pan Bóg się posługuje ludźmi, nie? Tak jak chce, gdzie chce. No my tutaj go reprezentujemy na ziemi. Oczywiście, że tak, reprezentujemy Królestwo Boże. Tu mieszka Duch Święty, tu jest Królestwo Boże, nas. Tak, tak. Jesteś tak, córką to... Króla, jestem synem Króla i razem jesteśmy dziećmi Króla. Królów, tak. Pana, Panów. To modlimy tak. się, Agnieszka, bo super, tak, się ciebie słucha, ale naprawdę. Jeszcze, bo tak mówiłam, wspominaliśmy o wspólnocie, też otworzyliśmy właśnie nasz kanał, doczekaliśmy się, także serdecznie też zapraszamy na nasz kanał, w którym widać jakby jakie kroki stawialiśmy też od początku, te pierwsze filmiki w jakiejś gorszej jakości. No ale ja ci powiem, że ten wasz filmik, co wrzuciliście na Facebooka, potem pozwoliliście mi wrzucić na kanał, ten sprzed tam roku czy dwóch, już nie pamiętam kiedy to było, to cały czas ludzie pod nim komentują, cały czas ktoś go ogląda i buduje to świadectwo wasze. Chwała Panu.
Dobrze się was słucha i Duch Boży dotyka serc. No, mów dalej. Chwała Panu, dziękuję bardzo. Miło mi to słyszeć i no, cieszę się, że jestem Bożym narzędziem. Co tu, po prostu sprawia mi to ogromną radość. Jest to sensem mojego życia. I właśnie otworzyliśmy kanał w sercu Boga, Agnieszka i Krzysztof Stanisławcy, także kochani, łapki mile widziane, bo zbieramy subskrypcje, tak, zbieramy, wiadomo, to są to dla nas ważne rzeczy, ważna przestrzeń, bo jest to przestrzeń ewangelizacji, przestrzeń spotkania z Bogiem, przestrzeń też relacji z ludźmi i zapraszamy po prostu serdecznie. Też otworzyliśmy kanał, znaczy otworzyliśmy konto na tym portalu Patronite, bo to ciężko udźwignąć chociażby sprzętowe rzeczy, mając po prostu piątkę dzieci, obowiązki, wszystkie opłaty i tak dalej. Także bardzo potrzebujemy, jesteśmy wdzięczni, bo dla kogoś 5 zł jest niezauważalne, ale 5 zł w skali, prawda, 100 osób czy iluś, to już jest, robią się zauważalne kwoty, a potrzebujemy no tak naprawdę wszystkiego, żeby ten kanał był lepszy, mikrofonów, kamer. Chcemy po prostu to rozwijać i także też zapraszamy na Patronite, jesteśmy tak samo w sercu Boga, Agnieszka i Krzysztof Stanisławcy. No, przepraszam, taką linki autoreklamę. Linki pod filmem oczywiście. Linki będą pod filmem, tak. Nie ma kłopotu. No, także dziękuję. Dziękuję za każdy dar serca i za każdą obejrzoną minutę w imieniu swoim i męża i naszych dzieci. Ja też w takim razie dziękuję tym, którzy pomagają. Kanał prowadzi mnie Jezus, bo dzięki temu też już rozbudowałem tutaj kwestie kamer, kwestie studia. Przygotowałem też nowe studio do nagrań fizycznie tutaj z gośćmi, ale ostatnio mało jest chętnych, żeby przyjechać do Warszawy. No ale to Bóg na pewno przyśle kolejne osoby na świadectwa. I do tego no, też kupujemy Pisma Święte, książki jakieś, rozdajemy płyty, różne rzeczy, także działamy. I no też nie ukrywam, też dużo się modlę za ludzi, też dużo osób się zgłasza, jest grupa wstawiennicza, tak, gdzie jest Dominika, prowadzi, zresztą znacie się, tak, z Dominiką, byliście w Austrii. Tak. Pozdrawiam cię, Dominiczko, i wszystkich z grupy modlitewnej. I no właśnie, to zaangażowanie jest spore, a czasu wtedy na firmę trochę mniej. Wiadomo, to zawsze gdzieś tam się musi uzupełnić i jakoś Bóg to uzupełnia. Także dziękuję wszystkim tutaj ofiarodawcom i zapraszam dalej do wspierania. A teraz co? Pomodlimy się, co? Za no pewnie się widzów. Pomodlimy. Niech Bóg po prostu dotyka nas i tak jak ciebie dotknął i tak jak jesteś przykładem, że można... A, dziecko jakieś weszło, tak? No, na chwilkę tylko, już można, tej... Można być zupełnie po drugiej stronie rzeki, spotkać Boga. I wierzę, że są osoby tutaj, które są w tym miejscu, jakim ty byłaś kiedyś. I tak pomódlmy się właśnie za takie osoby, nie? Które gdzieś jeszcze są może na granicy oddania życia Bogu, albo jeszcze w ogóle przed tą rzeką, przed tym nurtem i się tylko gdzieś tam patrzą w oddali, w światło i nie wiedzą, czy to jest sens, czy ma to, czy to jest warte tego. To proszę, oddaję ci głos. Zawsze jest warte. Panie Jezu, uwielbiam Cię w tych sercach. W tych sercach, które się wahają. W sercach, które mają sfałszowany obraz Ciebie. Ja teraz wywalam te wszystkie duchy fałszu, kłamstwa, manipulacji, złych obrazów Boga. Boga, który kradnie, który zabiera, który każe. Niech to wszystko odejdzie teraz w imię Jezusa. Panie Jezu, proszę Cię, przyjdź z miłością do tych, którzy czują pustkę, którzy czują się niechciani, odrzuceni, którzy są poranieni, którzy czują brak swojej wartości. Przyjmij teraz, niech to serce przyjmie, że jest, że dla niego Jezus zostawił wszystko. Dla Ciebie, bracie, siostro, Jezus zostawił wszystko i stał się taki jak my, oprócz grzechu. Jezus poradził sobie z każdym Twoim grzechem.
Nie ma takiej ciemności, z której by cię Jezus nie wyprowadził, bracie, siostro. Jeśli się wahasz, to wiedz o tym, że to wahanie nie pochodzi od twojego przyjaciela. Przyjacielem jest Jezus. On jest drogą, prawdą i życiem. Jak wejdziesz na Jego drogę, to znajdziesz prawdę, a prawda cię wyzwoli. Teraz przyjmij prawdę dobrej nowiny, przyjmij prawdę zbawienia. I tak jak do mnie Pan powiedział, że zmarzę tą hańbę mojej młodości, tak teraz mówię do ciebie, że nie ma takiego grzechu, którego by ci Pan nie wybaczył. Jeśli się wahasz, może dzisiaj, czy skorzystać z konfesjonału, iść do Miłosierdzia Bożego, to ja ci mówię teraz, przyjacielu, idź, nie wahaj się, bo tam jest życie, tam jest wolność, tam złapiesz oddech. Bóg jest wolnością, Bóg jest miłością. Amen, amen. Tak mówi Pan do domu Izraela z Księgi Amosa. Zwróćcie się do mnie, a żyć będziecie. Wierzę, że te słowa będą tak poruszały, tak jak Tobie poruszyły te słowa, że czekam na Ciebie, tak? To były słowa. Tak, tak. Czekam jak to mówiłaś, to ja słyszałem właśnie ten głos Boży, te struny Boże poruszałyś mojego serca, że to jest film właśnie dla tych osób, dla których też Ojciec czeka. I dla mnie też czeka, wiadomo, zawsze na nawrócenie jest czas i pora. Ten, co uczynił Plejady i Oriona, przemienia ciemności w świt poranka. Dzień w noc zamienia. Ten, co przywołuje wody morskie, rozlewa je po powierzchni ziemi, nosi on imię Pan. On niszczy siłacza i zniszczenie sprowadza na twierdzę. To są te twierdze diabelskie, teraz warowne. I teraz przecinamy, teraz niszczymy te wszystkie warownie, Panie, które ponakładał zły duch na Twoje dzieci. W imię Twoje, w imię Jezusa. Przecinam, niszczę, burzę wszystkie warownie złego ducha, które pozakładał na te serca. To są serca zapieczętowane przez Ducha Świętego. To są serca, które należą do Jezusa. I nic ci do tego, i odejdź, wyjdź z tych przestrzeni, bo to są przestrzenie, które do ciebie nie należą. Duchu nieczysty. Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan, Bóg zastępów, będzie z wami, jak to mówicie. Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro. W bramie sądźcie sprawiedliwie. Może ulituje się Pan Bóg zastępów nad resztą domu Józefa. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty mówisz, że będziesz z nami, jak będziemy tylko miłowali dobro. Jak odwrócimy swoje serce od miłowania zła i tak jak oświetliłeś Agnieszkę właśnie przez to wykąpanie się w Twoim słowie, w Twoich pragnieniach, w Twoim sercu, w Twoim świetle, w Twoich przykazaniach, które są dla nas drogowskazami, które są dla nas umocnieniem ku życiu dobremu, tak wykąp nas, Duchu Święty, teraz w pełni, oświecaj nas, to, co jeszcze mamy pozakrywane, to, co poukrywane, to, co jeszcze gdzieś w naszych sercach nie chce jaśnieć, to, co jeszcze chcemy schować, to, co gdzieś może z dzieciństwa ukrywamy, to, co nam zakryli inni, nasze krzywdy, zranienia, to żebyśmy, daj nam moc, Duchu Święty, żebyśmy im przebaczyli, tym oprawcom, żebyśmy wyszli z tego katalogu pretensji, z katalogu oszczerstw, z katalogu kłamstw, w których żyjemy. I wierzę, Ojcze, że to teraz robisz. A także z katalogu, jak mówisz, lęku przed sakramentami, lęku przed spowiedzią, lęku przed Bogiem. Tak, często właśnie mamy takie sytuacje, że ktoś nie chce porzucić jakiegoś związku, z którego można łatwo wyjść, ale mówi, nie no, kochamy się, tu jest przecież dobrze między nami, jesteśmy dobrzy, prawda? Ale no, czy chcesz mieć tutaj 10 minut tej miłości? Ile lat jeszcze? 10, 15, ja nawet 50? To są chwilówki. Wieczność mieć w piekle? Tylko za to? Czy nie lepiej przetrzymać te 5, 10, 8, 30 lat? A może tak jak w Twoim przypadku Bóg postawi osobę wierzącą, osobę
z którą da się po prostu no, ustawić to wszystko sakramentalnie, tak jak należy, tak jak powinno, tak jak Bóg tego pragnie, nie? Żeby to było pobłogosławione. Żeby to było pobłogosławione właśnie. Bo powiem wam tak ostatnie zdanie, że skutki, nie skutki, owoce życia od momentu spotkania Pana do ślubu, życia w czystości, owoce nie są widoczne od razu. Owoce życia w czystości zbieramy już w małżeństwie. To są owoce jedności, owoce tego, że Krzysiek może być na drugim końcu świata, a ja wiem, co on ma w sercu. To jest jedność, to jest przyjaźń, to jest szacunek przede wszystkim. Bóg wiedział, co robi, mówiąc, będziesz spał tylko ze swoją żoną, ze swoim mężem. Bóg wiedział, co robi. Przykazania nie są po to, żeby człowieka zniewolić, ale właśnie po to, żeby dać mu wolność. Czyli nie rób tego, nie kradnij, nie cudzołóż, nie uprawiaj bałwochwalstwa, bo zrobisz sobie krzywdę. To jest tak, jak się dziecku mówi, nie wkładaj ręki do wrzątku, bo zrobisz sobie krzywdę. I to i właśnie życie przykazaniami dopiero daje wolność, daje ten oddech, nie? Daje to, że ja mogę, ja wiem, że nikt nie ma na mnie haka. I to jest najpiękniejsze. Diabeł nie ma na mnie haka. Ja no i życie przykazaniami jest lekkie i przyjemne, ale to nie jest, to jest kłamstwo diabelskie, że jest trudne i ciężkie. No, amen. Dobra. Ciężkie to jest życie bez Jezusa. Tak. I amen. Amen. Dziękuję Ci, Robercie, też za zaproszenie. Wiem, że już mogliśmy to wiele, wiele wcześniej to, ale no... Tak, widocznie taki miał być czas, no. Taki miał tak, być czas. Taki miał być czas. Także dziękuję też wszystkim, którzy nas wysłuchali. Dziękuję za zaproszenie i no mam nadzieję, że do zobaczenia na kanale. Do zobaczenia, no. Zapraszajcie Krzysia, zapraszajcie Agnieszkę, zapraszajcie do posługi, do ewangelizacji, do waszych miejsc, waszych parafii. Może chętnie, może mniej chętnie, ale pewno będą chcieli chętnie w Duchu Świętym. Nie, zawsze chętnie, zawsze chętnie. No, widzicie. Krzyś to zawsze tupie nogami, mówi, ja chcę więcej, gdzie, kiedy już pojadę. No. Także walizek nie chowamy, bardzo chętnie gdzieś jedziemy, lecimy. Z dziećmi w Rzymie też byliśmy, więc samolot nie jest dla nas problemem. Gdzie nas, Panie, poślesz, tam będziemy. Właśnie. Jak czujecie pragnienie, żeby przyjechali, opowiedzieli o tej miłości Bożej, jaka ich dotknęła, to zapraszajcie. A na dziś to wszystko. Dziękuję wam serdecznie, kochani, że wytrwaliście. Kto dotrwał do końca, jakie słowo ma napisać w komentarzu? Wymyślaj, Agnieszka, szybko. Jakie słowo Boże? Nie, co ma pisać w komentarzu, żebyśmy wiedzieli, że do tej pory dotrwał z nami do końca, oglądał świadectwo. Taki test zawsze robię, znaczy nie zawsze, czasami na filmach, że mówię, kto dotrwał do końca, niech napisze na przykład Jezus cię kocha, ale już było. Więc może coś innego. Oddaj życie Jezusowi, to tak napiszemy. Dobra, żeby zachęcić, dobra. Żeby, wiesz po co? Żeby potem ktoś wejdzie obcy film, zobaczy 10 razy, oddaj życie Jezusowi, nie? Tak. Bo myślę sobie, że to chyba do mnie jednak. Albo przychodzi mi bardziej, nie lękaj się Jezusa. Tak nie. Mi teraz do Księdza. Oddaj życie Jezusowi, przecinek, nie lękaj się Jezusa, zostawcie taki komentarz na koniec. Dobrze. Kciuka w górę i idziemy kciuka dalej w górę. Ewangelizować i udostępnijcie swoich społecznościowych portalach i do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia. No i tutaj, subskrybujcie, o tu.